Cześć, z tej strony Natalia, witam Was w kolejnym, tym razem walentynkowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, kiedy to nagrywamy, jest 14 lutego. Halo, co ty robisz? Mogę przejść, bo nie chcę ci przeszkadzać. No możesz! Rozwijam, ale kiedy wy to oglądacie, to jest już dzień po walentynkach. W dzisiejszym odcinku razem z Karolem pokażemy Wam, jak spędzamy nasze walentynki i zabierzemy Was w pewne ciekawe miejsce. Poza tym pójdziemy do jakiejś knajpy i spróbujemy coś zjeść, tylko nie wiem, czy uda nam się gdziekolwiek dostać, bo nagrywamy to w walentynki i myślę, że wszędzie będzie pełno ludzi. No i oczywiście musimy sobie wręczyć walentynkowe prezenty, których jak na razie nie mamy. Znaczy ja nie mam, nie wiem czy Karol ma dla mnie, ja dla niego nie mam. Chociaż rano przyniosłam mu małą niespodziankę w postaci takiego cheat meala, kupiłam mu walentynkowego pączka z Biedronki. Karol! No. Ty masz prezent dla mnie na walentynki? Mam. Masz? Mam, w sklepie. A, czyli... Ale... Czyli też nie masz kupionego? Kupionego nie, ale mam widzowie wybrany i ja bym tylko chciał powiedzieć, że Natalia dzisiaj zrobiła mi znowu cheata i Natalia widzowie będą zaraz hejtowali. Ja wiem, ale będą nam pisali, że niby trenujemy na siłowni, a co chwilę coś jemy, ale... walentynkowy. No właśnie widzowie, to raz, że walentynkowy, a dwa, wczoraj byliśmy znowu na siłce, już chyba tak trzeci jest. Raz. Do 15 nie wylatujemy? Albo 14. Albo 14, ja pierdziele. No formy nie zdążymy zrobić, ale przynajmniej wiecie, trochę się poruszamy, nie? Ale zanim pojedziemy w to miejsce, które chcemy wam pokazać, to pamiętajcie, żeby strzelić suba na tym kanale, bo do końca tego miesiąca jesteśmy po 130 tysięcy subów i pamiętajcie, żeby strzelić łapkę w górę. Okej, my jesteśmy już w samochodzie, ale zanim pojedziemy w miejsce docelowe, musimy pojechać jeszcze do punktu lotu wymienić zdrapki, bo wczoraj nagrywałeś do tego pana odcinek walentynkowy. No ale to były takie walentynki budżetowe, bym powiedział mocno. Jest już film na kanale u mnie, nie? Wczoraj był, jak wy to oglądacie, to wczoraj wleciał, więc no musimy wymienić te zdrapki, które wygraliśmy. Więc najpierw pojedziemy je wymienić, a później pojedziemy w nasze miejsce wydać. Docelowe. Potem będziemy wydać ten hajs, który teraz... Już go wydaliśmy wczoraj. Tak, wydaliśmy go na odcinku, ale dzisiaj dopiero odbierzemy nagrodę jakby. Ale w ogóle po siłowni mam takie zakwasy, że ledwo trzymam kamerę, nie? Normalnie tak mi się ręka trzęsie i tak mnie boli, że masakra. To jest hit, widzowie, ta kamera Natalii waży z pół kilo, nie? I Natalia nie ma siły jej trzymać, a nie Natalia. No bo mam zakwasy, no. Dobra, tutaj mamy zdrapki do wymiany, walentynkowe. Nagroda odebrana. No szkoda tylko, że te pieniądze już wydaliśmy, bo pani się nie patrzy. A właśnie Natalia, a propos pieniędzy, no. Muszę dzwonić do księgowego, nie? A no właśnie, bo nam się czas kończy powoli. No, bo generalnie widzowie, zmieniamy formę opodatkowania, dlatego że no wszedł Polski Ład i troszkę nam się nie opłaca już zostawać przy tej formie, którą mamy. Oczywiście wszystko na legalu, zmieniamy tak, że nie będzie nic naciągane, wszystko będzie ok, będziemy po prostu no mniej na tym tracili. Więc po drodze, bo kawałek mamy, nie? Ja zadzwonię do księgowego i no myślę, że zdążymy to ogarnąć. W ogóle po drodze zauważyliśmy olbrzymi pociąg z autami i ich jest pełno, one są też na dole i tam on się ciągnie. I oczywiście Karol nie mógł przepuścić takiej okazji, mówi: jedziemy tutaj, jedziemy, musisz to nagrać. Patrzcie, ile tych aut w ogóle jest. Ja nie mogę. I one są piętrowe, te wagony. Tak, tutaj nie tutaj widać, bo pierwsze zasłania. Ale on, te auta są i u góry, i na dole, nie? Ja nie mogę, ale się ciągnie. Ale on jeszcze tam się ciągnie, no tak. Karol, daleko. Ale wszystkie takie same. Ty, co to? To są Kia, nie? Co to jest, czekaj. A nie, to Hyundai, Natalia. Już jesteś spełniony, że zobaczyliśmy tak z bliska? Widzowie, powiedzcie, że wam się podobała atrakcja. Bo to ja poszywałem Natalię, żebyśmy zajęli. Najlepsza walentynkowa atrakcja ever chyba, co? No nie walentynkowa, ale ciekawostka, to dla was widzowie była, ciekawostka, o. Dobra, podjeżdżamy pod naszą atrakcję, już pewnie domyślacie się, co to będzie. Jeszcze nie zauważy tego, ty Natalia... Ale na nagraniu to jest takie malutkie. A tam jest w ogóle parking, ty jesteś pewna? Bo ja tak mi się wydaje, no jest, wyjazd z parkingu. Ciekawe ile zapłacimy za niego, nie? O, tak to wygląda z boku. Są ludzie? Będzie miejsce Natalia, czy nie? Nie, nie ma jakiejś hiper dużej kolejki, nie. Pojedyncze osoby tylko. Dobra, dzisiaj zabieramy was na atrakcję, z której pokażemy wam widok na Gdańsk, tutaj na Motławę i Stare Miasto z góry. Tylko Natalia, tam nikogo nie ma, ja nie wiem, czy to dlatego, że to jest słaby, czy... Chociaż byliśmy kiedyś, nie? Kiedyś byliśmy, jak to było na jarmarku bożonarodzeniowym i stało w innym miejscu i byliśmy nocą, więc... No właśnie. Teraz wydaje mi się, że będą fajniejsze widoki, nie? Bo cokolwiek zobaczymy, a wtedy było widać tylko światła. Z daleka wyglądało to na małe, ale tutaj, Natalia, powiem ci, że jest już całkiem spore. Ty się boisz chyba, czy nie? Tak, jestem zestresowana. Nie, nie boję się, bo już na tym byliśmy, więc nie. Ale gdybyśmy nie byli, to taki stresik by był. Pewnie tak, ale w ogóle tutaj jest też kabina VIP, nie? I ona ma szklaną podłogę i ja chciałam, żeby się poszedł na nią, ale ona kosztuje 300 zł. Ile? Za 15 minut. Weź, 100 zł. Proszę cię, idziemy do normalnej kabiny. A normalne ile? 32 zł od osoby. Też sporo, bo to trwa tylko 15 minut, nie? Dobra, ale dla widzów można pokazać widoczki, nie? Walentynki, taki prezent. No właśnie, widzowie. Jeśli w tym roku spędzaliście walentynki sami, to nie już nieaktualne. Spędzacie je razem z nami i poczujcie się tak, jakbyśmy zebrali was na randkę. Chociaż to dziwnie trochę brzmi, ale nie, dobra, może... Zabrali was i spędzili razem o, miło dzień.
dzień. Fajny dzień, no właśnie. Dobra, słuchajcie, wbijamy, uwaga. Nikogo nie ma przed nami, zero kolejki, więc spoko. No i jesteśmy, ale... Jesteśmy w środku, ale jeszcze nie idziemy, czekamy aż wszyscy wsiądą do środka. Gdzie chyba jedna para przyszła, ale jak patrzyliśmy na to koło... Tak, no to trochę... sporo ludzi, nie? No, trochę w środku było. No to jak coś się będzie działo, to możesz kliknąć ten help przycisk, nie? Jak będziesz chciała stąd wyjść. O, tutaj jest taki przycisk. Ale uwaga, lecimy do góry. Ale fajnie, że to jest teraz w innym miejscu, bo wcześniej byliśmy właśnie innym i teraz zobaczymy inną część Gdańska. No właśnie, zobaczymy w dzień, nie? Natalia, czujesz to? Jak na mnie buja? Nie, jak tak ktoś tam strzela. Możesz mnie nie straszyć, nie będę się bała chodzić na takie. Nie, dobra, żartuję. Bo to... Proszę mnie podjudzasz, a później, o, ty się boisz, nie chcesz. No, no nie, ma, czekaj, ma być romantycznie, ale... cofam to. No właśnie, ma być romantycznie, ale w ogóle ciekawostka. Ten pionowy most to jest w ogóle kładka, która się opuszcza na dół. Ona teraz jest do góry, bo płyną statki, ale jak statki przepłyną, to ona się opuści na dół, nie? Tak, na może pierwszy. Będzie widać, nie? Jak będziemy tutaj albo się kręcili, albo jak zejdziemy. O, Natalia, tam jaki widok, ja pierdzielę. Ja żartuję. Opuszcza się? Tak, bo słychać sygnał, no. W ogóle jesteśmy chyba, tak, jesteśmy na samej górze, ja, ale buja ty. Ale się buja, no i właśnie stoimy, nie wiem czemu. Ty powiem ci, że ja się nawet trochę zestresowałem. Ale buja mocno, nie? Tutaj no, zawiewa trochę. Ale wieje. Wieje. O, opuszcza się Natalia chyba? Tak, opuszcza się. Opuszcza, nie? Opuszcza czy nie? Opuszcza, opuszcza. Na pewno się opuszcza, czy nie? My się opuszczamy. My się opuszczamy, ale no generalnie czekaj, trzeba pokazać pewną ramkę, Natalia. O, patrzcie, widzę, jaki piękny Gdańsk. Tutaj w ogóle jest takie piękne osiedle. No. Tutaj mieszkać fajnie by było. O, a tam my przyjechaliśmy i cyk, szybkie to jest. Szybkie, mi się wydaje, że tutaj są trzy obrody, bo to jest 15 minut, no a ten jeden na pewno. No tak, no nie, nie, nie. Słyszałaś to? Jezu, Karol! No dobra, żartuję. Musisz nakręcać, podkręcę. Nie, no, ale jest lepiej niż w nocy, nie? Jak wtedy byliśmy, to nic nie było widać. Teraz jest ładniejszy widok, to no. Prawda, nie? Chociaż wtedy też był fajny klimat, bo to był jarmark i wszędzie był śnieg, były lampki. Było widać fajnie oświetlenie, ale... O, jedziemy drugie kółko. No z tej strony widok jest ciekawy, bardziej tutaj, nie? O kurde, opuściła się już Natalia! Patrz! Serio? Nie zdążyłem pokazać. Ja pierdzielę. Mi się podoba ten widok za naszymi plecami. No byłby spoko, gdyby nie to, że słońce świeci i wszystko się odbija, ale... No, tu jest najlepiej, bo tam... A, widać żuraw, kościół, proszę bardzo, no, stare miasto ogólnie całe, fajnie. O, patrzcie, wspierają bramy, patrzcie, tam ludzi w ogóle tu i tu się zebrało do tej kładki. Fajne to jest. Patrzcie, w ogóle idę tutaj z jeszcze takich przemysłowych terenów i mogę się założyć, że za 20 lat, jak będziemy wam tutaj coś nagrywali, to to już będzie zabudowane blokami, nie? Dobra, teraz sobie trochę poczynujemy bez kamery jeden obrót. Nie, romantyczny jeden obrót bez kamery. Tak, romantyczny jeden obrót bez kamery, a później chyba pojedziemy coś zjeść. Co ty na to? Chętnie. Boże, chętnie, jak boomersko. Ja pierdzielę. Sam nie mówiłeś, że jestem boomerką, a sam nie jesteś lepszy, mój drogi. To już źle widzowie z nami. Widzowie, chcieliśmy już wysiadać, bo zrobiliśmy trzy kółka, a okazało się, że idziemy dalej, czyli jedziemy czwarte. Tak, czwarte kółko, spoko. Teraz chyba już serio wysiadamy, no, bo chyba tak. Ten obrót i jedziemy coś zjeść, bo jestem głodna. Ja też. Na co masz ochotę? Nie wiem, coś chciałem powiedzieć delikatnego, ale pewnie skończymy na jakimś burgerze czy coś, ale zobaczymy, jak idziemy w ogóle. Ja proponuję aioli, bo już dawno nie byliśmy, a tutaj w chleb i wino i w tych knajpach będzie pełno ludzi. Okej, podjeżdżamy na miejsce i Karol, chyba nie ma kolejki, stoją tylko dwie osoby, więc chyba się uda. Podchodzimy już pod drzwi i stoją tylko dwie osoby, ciekawe ile jest w środku, ale chyba nie jest tak źle. No jest 15.01, nie? Zobaczymy, o której usiądziemy. Państwo przed nami zrezygnowali, więc zostaliśmy tylko my, ale w środku jest jeszcze chyba 6 osób, więc trochę chyba postoimy. Ale to jest dużo stolików. Wydaje mi się. To są dwa piętra, nie? Chyba jest u góry też, no. Jesteśmy już na miejscu, poszło całkiem sławnie. Która jest godzina w ogóle? 8 po. No mega szybko poszło, jestem w szoku, ale w ogóle zmieniły się karty. My tutaj tak dawno nie byliśmy. No, z 3 lata chyba minęło, ale weszliśmy na górę. Tutaj cała góra jest zarezerwowana i patrzę. O 18.30 ktoś tu ma rezerwację. 18.30 ktoś ma rezerwację, więc no chyba się wyrobimy, nie? Okej, my już zamówiliśmy. Karol wziął sobie coś takiego odstrzelonego, co nigdy nie jadł, bo wziął sobie The Dutch Burgera. Zobaczymy, co to za wynalazek. Nie wiem, czy nie będę żałował. Ja przepraszam bardzo, ale nie mam Dutch Burgera ani Camembert Burgera. To jednak nieaktualne? Pani przyszła i powiedziała, że jednak nie mają dzisiaj Dutch Burgera. Kurde, no tak nie chciałem bez tego zwykłego burgera. Dobra, weź, no dobra, dzisiaj ale, możesz. Ale idziemy na siłownię. Dobra, okej. Okay? Bo wczoraj byliśmy, zjem burgera, idziemy na siłownię. Dobra. No dobra. A ja wziąłem sobie ten makaron chorizo. Przepyszny, bo już kiedyś go jadłam. A do picia oczywiście zamówiliśmy lemoniady. My zawsze w sumie bierzemy lemoniady, bo prawie nigdy nie pijemy alkoholu w knajpach. Nie, ale my zawsze w domu pijemy wodę, więc jak wychodzimy gdzieś, to bierzemy... Tak, jak wychodzimy, to bierzemy lemoniadę. Jest mega słodka, jest naprawdę taka słodka, że aż mdli, nie? Pisze nasze jedzonko, to jest mój makaron, tutaj jest Karola burger. Niestety widzowie, jest ogórek. Prosiłem bez ogórka, daj mi z ogórkiem, no ale dobra, wyjmę sobie. Uwaga, próba smaku. Smaku jest bardzo dobry. Ja spróbuję poza kamerą, dlatego że za mną są ludzie, Natalia, i nie będziemy chyba nagrywali, żeby wiesz, nie psuć im randek, więc idziemy to jeść. A wieczorem siłka. Dobra, my już się smaje, to nie było bardzo dobre. Lemoniada taka średnia, ale ogólnie spoko, nie? Nie, ogólnie git, no, ogólnie szybko poszło. Tak, to prawda, ale teraz czas na walentynkowe prezenty. No właśnie, jestem ciekaw, co masz dla mnie, bo ja wiem, co
dla ciebie kupię. Ja też wiem, co dla ciebie kupię, więc jedziemy do galerii. No dobra, my jesteśmy już na parkingu galerii. Karol ma swój aparat, ja mam swój aparat i się rozdzielamy, tak? Tak, mi szybko dobra, pójdzie. To do widzenia. A tobie jak? Mi też szybko pójdzie. A wiesz już co? Wiem już co, pa! Okej, Karol poszedł, więc mogę wam powiedzieć, co chcę mu kupić. I ja wpadłam na pomysł, że kupię mu AirTaga. Odkąd wyszły AirTagi, Karol ciągle mówił, żeby go chciał, ale ciągle nie było. Chciałam mu też kupić na święta, ale też ich nie było. Teraz podobno są dostępne w iSpocie, więc zaraz pójdę zobaczyć i jeżeli będą, to mu kupimy. Karol! Nie widziałaś mnie serio? No nie no! Jezu, widzę, ja tylko przyszedłem po maseczkę, zapomniałam, ale nic nie słyszałem. Jezu, jak ty mnie wkurzasz, ja mówiłam, widzę, co ci kupuję, no! Ale przysięgam, nie słyszałem, nie wiem. Ja szedłem z daleka, no idź, zobacz, nie słuchasz tego, jak tak mówisz, o. Nawet z takiej odległości już ja mnie nie słyszysz. Tak, na pewno, a, nie, na pewno przysięgam, przysięgam, nie słyszałem, czy. Nie, no ten chłop mnie załamuje, dobra, widzowie, idziemy do galerii. Dobra, słuchajcie, jestem już w galerii i przysięgam, że nie słyszałem, co Natalia chce mi kupić. Wracałem się po maseczkę, widziałem, że stoi, chciałem ją przestraszyć, bo w sumie się udało, chociaż to było trochę ryzykowne, bo mogę opuścić aparat. Ale nieważne, aparat na szczęście cały. Idziemy teraz po prezent, którym będzie pierścionek. Generalnie, jeśli śledzicie kanał Natalii, to pamiętacie pewnie, jak kilka dni temu Natalia miała urodziny i z tej okazji dałem jej taki oto prezent. Uuu, jaki słodziutki! Słodziutka! No właśnie! Nie, to jest bransoletka. Widzowie, to jest ta, patrzcie, taka delikatna. Była to bransoletka z Toulsa, którą wybierałem z moją mamą i Natalii mamą, jak byli u nas, bo w któryś tam weekend nasi rodzice razem do nas przyjechali. Wtedy pojechaliśmy do galerii, kupiłem Natalii prezent, wspólnie go z moją mamą i z Natalią mamą wybierałem. I kupując tą bransoletkę, obok był, słuchajcie, pierścionek jakby z tej samej kolekcji. Chyba moja mama powiedziała, że jak Natalii spodoba się ta bransoletka, to będę miał od razu, wiecie, pewny prezent na walentynki, czyli ten właśnie pierścionek. Z racji tego, że bransoletka się Natalii spodobała, to pójdę teraz właśnie do Toulsa, zobaczę, czy tutaj w tej galerii będzie pierścionek, bo wtedy byliśmy w Rivierze w Gdyni, teraz jesteśmy w Gdańsku. I jeśli będzie, tego kupimy, bo będzie fajnie pasował i powinien się jej spodobać. No dobra, wchodzę, trzymajcie kciuki, żeby faktycznie one były. O, o, o właśnie. A jak z rozmiarami ich jest? On ma między tak 11 a 13 rozmiar i tutaj to jest, no... Różnie wypada. U mnie na palcu na tym jest idealny, na ten też myślę, żeby spokojnie wszedł, więc... Okej. Okay. Dobra, ja się zastanowię, dobrze? Oddam na chwilkę i ten. Zobaczcie, czego wrócę niedługo. Dziękuję bardzo. Dobra, widzowie, udało się. Prezent kupiony. Było ich pełno, więc to nie fart. Teraz musimy czekać, aż Karol kupi prezent dla mnie i jedziemy do domu sobie go wręczyć. No jest przybył, widzowie. Słuchajcie, pani powiedziała, że ten pierścionek ma rozmiar między 11 a 13 chyba. Natalia nosi, nie wiem, chyba 13, wydaje mi się, więc nie wiadomo, czy będzie pasował. Jak ja próbowałem założyć, to no, mi nie wchodził na palca, nie? Więc nie wiem, jak będzie u Natalii i chyba, żeby nie ryzykować, bo zwracać nie można, ewentualnie wymieniać, po prostu powiem jej, co chcę jej kupić, przyjdę z nią tutaj, ona sama przymierzy i no, co prawda zaskoczenia już aż takiego nie będzie, ale no przynajmniej wiecie, wtedy nie wtopię i jak jej się nie będzie podobał, to od razu też powie, że nie wiem, może woli coś innego. Dobra, dzwonię do mnie Karol, że potrzebuje mojej pomocy do wybrania mojego prezentu, więc nie wiem, co on kombinuje, ale w takim razie musimy schować tego AirTaga do mojej torebki, żeby nie zobaczył tej siatki z iSpota, bo od razu domyślcie się pewnie, o co chodzi. Dobra, na całe szczęście jakoś udało się zmieścić. Dobra, torebka się zamyka, to musimy złożyć i schować do kieszeni i teraz idziemy do Karola. Oho, patrzcie! Natalia, potrzebuje cię, no niestety, niespodzianki aż takiej nie będzie, bo... Ale co ty wykombinowałeś? Zobaczysz zaraz. A ty masz dla mnie prezent już? Mam. W samochodzie byłaś? Nie. Masz go przy sobie? Tak. Taki mały? Tak. Chodź, idziemy do sklepu, pokażę ci, co wybrałem. Ten pierścionek. Prezoletki. No. Śliczny. To właśnie nie wiem, czy dobry będzie. No jest, widzowie, kupione. Natalia, no sorry, że tak wyszło, ale... Ale nie chcę ja ci ryzykować. Jeszcze swojego nie dam. Czemu? Daj mi, ja tobie dałem już teraz. Nie, w domu. O, Jezu, dobra, nie, to... Ale widzom też pokażemy ładnie w domu jeszcze. Okej, okay, no to jedziemy do domu, widzowie. Ale w ogóle widzowie, patrzcie, jeszcze jest jasno. Jest godzina, która 16:30? No. Później? Ty, 16:50 prawie. Naprawdę? A dopiero teraz jest taki zachód, nie? No, kozacko, widzowie, wiosna nadchodzi, patrzcie. W ogóle przyjechaliśmy specjalnie pod ten wysoki wieżowiec, na którym byliśmy na punkcie widokowym, bo wczoraj było takie piękne serduszko walentynkowe, ale chyba jeszcze jest za wcześnie. Wrzucę wam przebitkę tutaj z mojego Instastory, gdzie to nagrywałam. No dobra, jesteśmy już w domu, więc teraz mogę pokazać wam prezent od Karola w całej okazałości. Który już, uwaga, niestety, o, nie, niespodzianką nie jest. Co nie oznacza, że nie jestem w szoku, bo nie spodziewałam się, że dostanę od ciebie pierścionek. No nie jest to co prawda pierścionek zaręczynowy, widzowie, ale jest to pierścionek do kompletu, nie? Do twojej bransoletki, tak, jak to mówiłem. Zaraz pokażę, o. O, tak się, słuchajcie, prezentuję, proszę bardzo. A tutaj jest ta bransoletka. Jak widzicie, jest misiek i perełka. Tutaj to samo, misiek i perełka. Jeszcze jest naszyjnik, więc Karol, jak kiedyś nie będziesz miał pomysłu na prezent, to już wiesz, co możesz kupić. Naprawdę? Ale teraz czas na prezent dla ciebie. Czekaj, zamienimy się, co? Dobra. Dobra, ja prezent dla ciebie mam w torebce, więc no właśnie, uwaga. No to jest, ja się boję, to jest takie małe. Wcale nie jest takie małe, proszę. AirTag?
Tak, nawet cztery. Tak, cztery. Cztery w zestawie. Cztery w zestawie? Tak, bo były tańsze wtedy, jak się brało cztery. Nie odkleiłaś ceny. Serio? No nawet trochę, nie wiedziałam, że tam jest, dobra, dawaj. Trochę za dużo zapłaciłaś. Jeszcze mi był tańszy, ale... Ja nawet nie wiedziałam, że tam jest cena, wiesz? Bo mi to pan po prostu dał i spakował od razu. Z boku. Ej, ale kozek, to się Natalia przyda na maksa. Czekaj, cztery słowa? Mówiłam, że się zajara. Tak, cztery. Ja nie wiem, do czego ja to zużyję wszystko. Bo albo jeden, albo cztery. Jak to w ogóle wygląda, widzowie? Ja jeszcze tego na oczy nie widziałem. Okej, są cztery. Ej, faktycznie nie jest to aż takie duże. Nie, no nie jest to aż takie duże. Tak, jeden do portfela, drugi do plecaka na sprzęt, który niedługo będę musiał kupić, Natalia, właśnie. Nie mówiłem ci, ale przydałby się taki plecak. Nieważne. Te zakupy wakacyjne będą takie potężne, że masakra, nie? Trzeci, nie wiem do czego. I jeden na pewno, Natalia, do twojej torebki idzie. Bo do ty, mnie? Bo, tak, bo ty stopo... A ja nigdy nie zgubiłam torebki. Jeszcze, ale 100% ją gdzieś zostawisz niedługo. Aha. To tak czuję w kościach, więc jeden na pewno będzie dla ciebie. Dziękuję. Proszę bardzo, czekaj, tylko nie wiem, jak to a się. A jak to się no właśnie... instaluje? To trzeba jakoś połączyć z telefonem? No co? Tak, tak, tak. Dobra, będziesz miał zajęcie na wieczór. Nie no, czekaj, ja to zaraz ogarnę. Jak pociągnę za to, to on się aktywuje. Dla tych, którzy nie wiedzą w ogóle, to jest taki lokalizator, że jak coś, nie wiem, zgubimy i w ogóle i wiecie, ten AirTag będzie obok tych rzeczy, czyli na przykład, nie wiem, w portfelu, to na mapie iPhone pokaże mi, gdzie to się znajduje. I fajne jest to, że jakby lokalizacja działa na podstawie innych urządzeń, czyli jeśli wokół są iPhony, iPady, laptopy i w ogóle, to wtedy one przesyłają sygnał do mnie, ja wiem, gdzie to się znajduje, tylko no gorzej, jak nikogo nie będzie wokół, nie? Żadnego iPhona, iPada, ani nic, to wtedy nie znajdziemy tej rzeczy. Nie, mała szansa jest na to. Ale w mieście, czy coś, jak coś zgubimy, to wiecie, to będzie widać na mapie, o ile ktoś tego oczywiście nie wyrzuci, no gdzie dana rzecz się znajduje. Fajne jest to, że to jest takie małe, bo tego ciężko to znaleźć w ogóle w jakichś rzeczy, nie? No tak, schowane. No dobra, jest, wyskoczyło mi. Jest AirTag, dobra, klikam połącz. Tutaj z listy mogę wybrać, co to za rzecz. Ja wezmę portfel, o, mogę dać sobie też własną nazwę, ale wybierzmy, że to będzie powiedzmy AirTag do portfela, klikamy dalej. Działa chyba, nie mogę wam pokazać. Już bo tak jest, szybko? No jest mapka z naszym adresem, więc tego wam nie pokażę, ale... Ale mamy to, elegancko, dobra, muszę schować to do portfela. Spróbuję schować to tak, żeby wiecie, nikt go nie wyczuł, schowam tak daleko, że... Żeby myśleć, żeby nikt go nie znalazł. Moneta, o, spoko, jest git. Widzowie, jak znajdziecie taki portfel, to please, nie wyrzucajcie AirTaga, po prostu napiszcie do mnie, jakoś się dogadamy, dobra? No dobra, to by było na tyle z walentynkowych prezentów, ale musimy zrobić jeszcze jedną rzecz. Jaką? Poszukać nowych obrazów, Karol, bo tamte obrazy, co mamy, jednak tak średnio nam się podobają. Ale... Ja wyczaiłam stronę, z której te obrazy pochodzą i tam jest ich o wiele więcej i wydaje mi się, że Karol zamówimy inne, a te oddamy. No właśnie, bo generalnie jak widzicie na ścianie dalej nie ma obrazów, to miały być trzy obrazy, a niestety no póki co wiszą tylko te na przedpokoju. I właśnie, i tamten obraz też z tyłu miał, co to za marka? My wpisaliśmy ją w necie i mają mnóstwo, nie? Tak, mają obrazów. Mnóstwo obrazów, więc teraz musimy przejrzeć wszystkie te strony i wybrać jakieś. Nie, Natalia, chyba sobie żartujesz ze mnie w tym dobra, momencie. Z tych Natalia, musimy wybrać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobra, 10, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 16, dobra, 30 8, 9, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Dobra, 30 pary może. 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 3, 3, dobra, 1, 3, ważne, 2, 3, 3, 4, nieważne, wybieramy, 50 kart. Wybieramy. No, powodzenia. Widzowie, trzymajcie mnie. Jemu się nic nie podoba. Po wstępnej selekcji zostało ile? Zostały chyba cztery obrazy. Po twojej selekcji? No nie, Natalia, szczerze? Te nasze obrazy są ładniejsze, nie? Ten? Ja w niego nie wierzę. Szukam tu tyle. Ostatnio sam... Le urwał. Teraz nie będziemy mieli żadnych. Jest okej. Ostatnio sam wybrałeś tamte księżyce, mówiłeś, że są ładniejsze, to a teraz... Na ten, bo on jest piękny. On na środek, tamty po bokach, ten do gościnnego i mamy to. No wydaje mi się, że tak, co? No dobra, niech będzie. No dobra, to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja... Jestem w szoku, co wydarzyło się z tymi obrazami w ogóle. Ja muszę robić zastaty, widzowie, bo Natalia ręka boli, a to jest mój aparat, on jest cięższy, nieważne. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień z nami i wami, wspólny nasz wspólny dzień, walentynki, wam się widzowie. Podobał. Fajnie było. Fajnie, pokazaliśmy wam chyba coś takiego innego, nowego. Zawsze no. Staramy się was zabrać w jakieś fajne miejsca, ale dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów? No tak, i wpadajcie na Instagramy, bo niedługo na Dominikanę lecimy, tak. Więc tam będzie sporo. A, właśnie, a propos Dominikany, to nie wiem, czy wiecie, ale my zawsze na wyjazdach prowadzimy akcję pocztówkową. Codziennie dodajemy zdjęcia na nasze Instagramy i codziennie wybieramy osobę, do której będziemy wysyłali pocztówkę i oczywiście na Dominikanie też będzie taka akcja przeprowadzana. No. Więc już teraz zapraszamy... Natalia się wzięła mi ręka, bo ja już się uśmiecham od pół minuty. Więc już teraz zapraszamy was na nasze Instagramy, żebyście nie przegapili tej akcji i koniecznie lajkujcie wtedy zdjęcie, żeby mieć szansę na zgarnięcie pocztówki. A my zbijamy na siłownię za chwilę, tak, dziękujemy więc... wam za oglądanie, jeszcze raz, pa! O, moja ręka.